Jeśli chcesz polecieć do Japonii, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Praktycznie cały świat mierzy się teraz z wysokimi inflacjami, zresztą sami wiecie, jakie są ceny w Polsce. W Japonii jednak inflacja jest niska i ceny wcale tak mocno nie wzrosły. Głównie przez to, że Bank Japonii stara się utrzymać stopy procentowe na niskim poziomie, żeby zachęcić inwestorów, czego kosztem jest m.in. znaczny spadek wartości japońskiej waluty. Może dla Japończyków nie jest to jakaś dobra wiadomość, ale dla ciebie owszem. Bo skoro ceny w Japonii nie rosną, a jen jest jeszcze słabszy, to znaczy, że twoje wakacje w Japonii będą znacznie tańsze. Na dzień dzisiejszy za złotówkę mamy prawie 35 jenów. W ciągu ostatnich 5 lat nie było lepszego kursu wymiany złotówki na jen.